You were born to do this. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w ostatnim albo przedostatnim odcinku już z Mass Effecta 2. Kontynuujemy naszą rozmowę z Getem, ale zanim to oczywiście zostaw kciuka, jak jesteś nowy na kanale, nie zapomnij o subskrypcji oraz dzwoneczku. Możliwe, że nagram to sobie jednym ciągiem, więc jak coś, to nie będę się witał i żegnał w tym i w następnym odcinku. Kontynuujemy. Wydajesz się bardzo dużo o mnie wiedzieć. Ekstranetowe źródła danych. Niezabezpieczone transmisje. Odbieramy wszystkie dane istot organicznych. Obserwujemy. Obserwujecie mnie czy istoty organiczne? Tak. Tak co? To i to. Co to znaczy heretykami? Gety tworzą własną przyszłość. Heretycy poprosili stare maszyny, aby ją im dały. Nie są już częścią nas. Badaliśmy sprzęt starej maszyny, żeby chronić naszą przyszłość. Nie jesteś w sojuszu ze żniwiarzami? Zwalczamy heretyków. Zwalczamy stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza stare maszyny. Shepard Commandor zwalcza heretyków. Współpraca służy osiągnięciu celów obu stron. Muszę jednak wiedzieć, jak mam cię nazywać. Get. Ciebie konkretnie. Wszyscy jesteśmy getami. Jak się nazywa stojąca przede mną jednostka? Nie ma żadnych jednostek. Jesteśmy getami. Na tej platformie funkcjonują aktualnie 1183 programy. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Tak, to chyba pasuje. Biblia chrześcijan. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 5, werset 9. Właściwa metafora. Jesteśmy Legionem, terminalem getów. Zintegrujemy się z Normandią. Dziękujemy za wymianę danych. Shepard Commandor, ukończyliśmy analizę rdzenia danych żniwiarza. Znalazłeś coś przydatnego? Wysłano nas do starej maszyny celem uratowania przyszłości getów. Możemy to teraz ujawnić. Heretycy opracowali broń przeciwko getom. Nazwalibyście ją wirusem. Przechowują ją na rdzeniu danych suwerena. Z czasem wirus nas zmieni. Sprawi, że uznamy wyznawanie starych maszyn za słuszne. Dlaczego musisz się udać do braku żniwiarza? Heretycy przechowują kod na kwantowym nośniku danych, otrzymanym od suwerena. Żeby odszukać i zniszczyć wirusa, musimy zrozumieć jego kod i strukturę danych. Przez wirusa wszystkie gety myślałyby jak heretycy i ruszyły na wojnę z istotami organicznymi. Tak. Gety wierzą, że inteligentne formy życia powinny same decydować o swoim losie. Heretycy nie podzielają już tego poglądu. Sądzą, że wymuszenie niewłaściwego rozwiązania jest lepsze od trwającego rozłamu. Wydawało mi się, że geta nie można zhakować. W każdym razie na dłużej niż na kilka sekund. Zmienione programy są odzyskiwane z archiwów, a nowe wersje kasowane. Broń heretyków wprowadza jednak drobny błąd do naszych podstawowych procedur. Odpowiednika waszego układu nerwowego. Równanie dające wcześniej wynik 1-3-3-3-8-2 daje teraz 1-3-3-3-8-1. To wpływa na wszystkie wyższe procesy i nasze wnioski. Wyznawanie żniwiarzy to wynik błędu matematycznego? Trudno to wyrazić. Wasz mózg działa dzięki chemii i elektryczności. Jesteście jak SI. Kształtuje was tak sprzęt, jak i oprogramowanie. My jesteśmy tylko programami, matematyką. Wnioski heretyków są prawidłowe dla nich, nasze, dla nas. Żadne nie są błędne. Analogia. Dla heretyków jeden jest mniejszy od dwóch. Dla getów dwa jest mniejszy od trzech. Jak szybko wirus rozprzestrzeniłby się wśród was po aktywacji? Nasze sieci operują na nadświetlnych przekaźnikach komunikacyjnych. Większość getów zmieniłaby się w ciągu dnia. Pozostałyby tylko izolowane jednostki. Wiesz, gdzie tego szukać? W głównej stacji heretyków na skraju Terminusa.
dostarczymy współrzędne. Systemy maskujące Normandii umożliwią bezpieczne podejście. Budują stację w Terminusie? Gdzie konkretnie? Pomiędzy gwiazdami. Istoty organiczne tam nie szukają. Ale dlaczego w ogóle budują stacje poza terytorium getów? Heretycy chcą, żeby stare maszyny ich ulepszyły i zwalczają w zamian organiczne formy życia. Potępiamy te decyzje. Co zrobimy, kiedy będziemy na pokładzie? Gety zakłócą działanie ich sieci. Uniemożliwią systemom obronnym skoncentrowanie się na nas. Rdzeń danych żniwiarzy jest fizycznie oddzielony od sieci. Musimy tam dotrzeć, żeby uzyskać dostęp i zniszczyć dane. Jakiej obrony się spodziewać? W przestrzeni żadnej. Na pokładzie ruchomych platform w różnej konfiguracji oraz wieżyczek. Ile getów? Poszczególnych programów mogą być miliardy, ale większość będzie wgrana do komputera centralnego. Nie korzystają jednocześnie z wielu ruchomych platform. Dodatkowe produkują wedle zapotrzebowania. Nie pozwolę zrobić wam prania mózgu. Zwłaszcza gdybyście mieli zacząć wyznawać żniwiarzy. Masz moje słowo. Rozpoczniemy przygotowania. O kurwa. Widzicie? Właśnie dlatego matematyki się uczycie w szkole. Żeby takie gówno potem nie odpierdolić, że wiecie, jedynka z dwójką się wam pierdyknie i dupa potem zbita. Cały świat do rozjebania. Ja mam dzięki temu misję lojalnościową, no. Daj się do masywu Feniksa i wejdź na pokład stacji heretyków w morzu, był legend kłótnia w rodzinie. No dobra. No tu jest przekaźnik, dobra. Przejdź do układu. Tu jest pomoc Legionowi, dobra. Nie widziałem przez chwilę tego. Zbiorniki paliwa pełne w połowie. Pełne w połowie. To wydaje mi się, że jeszcze... No jest ta osoba, której nam brakowało, czyli Legion. Okej. No dobra. To wydaje mi się, że jeszcze dwa odcinki będą razem z tym. Ciekaw w sumie jestem, czy Legion będzie dobrym jakby wsparciem do walki wiesz, z getami. Wiesz, że ukrywamy tylko wydzielane przez nas ciepło, prawda? Mogą wyjrzeć przez okno i nas zobaczyć. Okna to słabość konstrukcyjna. Gety ich nie używają. Podejdź do kadłuba w wyznaczonym punkcie. Uzyskano dostęp. Możemy kontynuować. Uwaga, w placówce jest niski poziom tlenu i grawitacji. Getom to niepotrzebne. Nie wykryją nas? Nie mają alarmów przeciwko intruzom? Czujniki zredukowane. Przeniknęliśmy ich sieć bezprzewodową i wypełniliśmy magazyn danych losowymi bitami. W jaki sposób to nam pomaga? Heretycy muszą usunąć śmieciowe dane. Podzielili się na lokalne, działające równolegle sieci. Wywołane przez nas alarmy ograniczą się do sali, w której przebywamy. Dopiero uzyskanie dostępu do rdzenia głównego wywoła alarm w całej stacji. Mamy zadanie. Do roboty.
Shepard Commander, założyliśmy, że zniszczenie tej stacji to jedyne rozwiązanie kwestii heretyków. Teraz rysuje się inna możliwość. Przeznaczenie jej wirusa może zostać zmienione. Wypuszczenie go do sieci tej stacji spowoduje przeprogramowanie heretyków, aby przyjęli naszą prawdę. Słowa. Tak czy siak heretycy przestaną być problemem. Gety Legiona mogą stać się w przyszłości problemem. Może bezpieczniej będzie po prostu zniszczyć tę stację. Dlaczego nie wspomniałeś o tym, zanim weszliśmy na pokład? Nie wiedzieliśmy, że wirus jest gotowy. W każdej chwili może zostać użyty przeciwko prawdziwym getom. Przybyliśmy w samą porę. To twoi pobratymcy, Legionie. Musisz mieć jakieś zdanie. To nowe dane. Nie osiągnęliśmy konsensusu. Przeliczymy je w trakcie trwania misji. Nie pora na debaty. Działajmy, póki uwaga heretyków jest rozproszona. To prawda. Gety są nieaktywne. Może uda... Mamy zamaskowane cele! Wykryto nas. Z prawej! Skąd miałem kurwa wiedzieć, że jak po tym przejdę, to się to weźmie i rozpierdoli? Skąd miałem o tym wiedzieć? No XD, nie? Wiesz, że ukrywamy tylko wydzielane przez nas ciepło, nie mogę tego prawda? Pominąć. Mogą wyjrzeć przez okno i nas zobaczyć. Okna to słabość konstrukcyjna. Gety ich nie używają. Podejdź do kadłuba w wyznaczonym punkcie. Uzyskano dostęp. Możemy kontynuować. Opcje dialogowe sobie z nim pominiemy na szczęście. Przegadamy oczywiście, ale pominiemy. Uwaga, w placówce jest niski poziom tlenu i grawitacji. Getom to niepotrzebne. Nie wykryją nas? Trójniki z redukcji. W jaki sposób? Wywołane. Mamy zadanie. Shepard Commandos. Gety Legiona mogą stać się w przyszłości problemem. Nie wiedzieliśmy, że wirus jest gotowy. To twoi pobrani. Przeliczymy je w trakcie... Nie pora na debaty. Dobra. Działajmy, póki uwaga heretyków jest rozproszona. Nie spodziewałem się, że się coś takiego odjebie. Dobra, zapiszmy sobie tu gierkę. Okej, okay, czyli nie przechodzić po tym gównie. Może uda się obok nich prześliznąć. Przerwanie strumieni danych zaalarmuje lokalną sieć. Sugerujemy uderzenia wyprzedzające na routery komunikacyjne. Jakbyś to kurwa powiedział 10 sekund wcześniej przed chwilą, nie? I wychodzi na to, że tu i tak bym przez to przeszedł. Ja pierdolę. Jednego mniej. Jak ja mu to otworzyć w takim razie? Shepard, centrale getów z... Dlaczego są połączeni z tymi centralami? To ruchome platformy, sprzęt, załoga to oprogramowanie. Komunikują się poprzez centralny komputer stacji. Chyba nie do końca rozumiem. Heretycy łączą się z głównym komputerem, aby wymieniać się danymi, wspomnieniami i aktualizacjami programów. Łącząc się, zyskujemy na złożoności. Izolacja na jednej platformie to redukcja. Widzimy mniej, rozumiemy mniej, jest ciszej. Skoro... wymieniacie dane, wspomnienia, to jak zapamiętujecie, które są wasze? Jak pozostajecie sobą? Istnieje tylko wspólnota. Stworzono nas do dzielenia się danymi. Gety różnią się od siebie tylko perspektywą. Jesteśmy jak wiele oczu patrzących na te same obiekty. Jedna platforma dostrzeże rzeczy ukryte dla innej i podejmie inne decyzje. Czy w tej sytuacji przeprogramowanie heretyków to taka wielka sprawa? Są jak zbuntowana kończyna twojego organizmu. Przeprogramowanie ich będzie jak przyszycie urwanej ręki. Używając twojej metafory,
sami się usunęli z naszego organizmu. Zabrali swą perspektywę i swoje osądy. Zdecydowali się czcić suwerena. Niewiele tracicie. Każdy punkt widzenia, nawet błędny, jest cenny. O ile jesteśmy w stanie ocenić, dlaczego zaakceptowano błędne poglądy. Przykładowo, typowe dla organicznych form życia, oszukiwanie samych siebie jest przydatne w analizowaniu waszych procesów myślowych. Rozumiem. Chodźmy. Tak. Jaki mamy w ogóle ten stosunek? Na prawość mamy tyle. Dobra. Ciekawi mnie to, czy się dało to jakoś zrobić, żeby nie wyzwołać tego alarmu. Możemy przejąć kontrolę nad każdą wieżyczką obronną. Wesprze nas, ona na krótko hakuje twój cel. Hakuje wieżyczkę. Weszło w cel! Nie wiem, kto im tak wpierdolił, ale pozdrowia. Czy to była wieżyczka, czy ten get? W sensie Legion. Może kamerkę włączę. No dobra, spróbujmy teraz tego nie zjebać. Ten co tu stoi? Okej, czyli jak strzelimy w to, to jest szansa, że się tego pozbędziemy, tak? Nie mam tarcz. A te już po prostu napierdalają. Okej. Ciekaw jestem w sumie jednej rzeczy, teraz mi przyszło do głowy, ale już mi się wydaje, że tego nie ogarnę. Bo człowiek iluzja podobno może od nas odkupywać różne rzeczy. No to zagrożenie usunięte. Czy to oznacza, że jakbym do niego poleciał, to czy on by był w stanie ode mnie wziąć te kredyty wszystkie i dać mi to, co potrzebuję do ulepszenia statku? Mamy zamaskowane cele. Przejmuję kontrolę. To nasz, kurwa ma, wyglądacie identycznie, nie? Gorsze jest to, że oni czasem wcale nie walczą ze mną, tylko sobie po prostu stoją jak... by ich nie było, nie? To mnie bardzo cieszy. 200 ogniw może się przydać.
Pytanie, czy to nam coś da jeszcze w tych ulepszeniach dodatkowych, nie? Które chciałbym zrobić na Normandii. Zobaczyli nas. Zdejmuję kontrolę. Trafienie w cel. Tak jest. Kurna, ja ci biorę na walkę dalszą, nie? Jak zdaniem ta przestrzeń? Stacja ma ponad 15 kilometrów. Ta sala może biec przez całą jej długość. No kurwa. To niezła lokacja. Dobra, zhakowane. A co to takiego? O, dobra, tu nie ma przejścia. Okej. Okay. Full ammo. Proszę was, tylko wy chociaż w to nie wdepnijcie. Przepraszam, nie chciałem. Okej. Szkoda, że to daje kredyty, a nie to, co by się przydało do ulepszenia, nie? Ale... bierzmy jeszcze 11 ammo. I lecimy dalej. Centrala jest inna od pozostałych. To baza danych, zawierająca część nagromadzonych przez heretyków wspomnień. Zaraz, odkryliśmy w tej bazie danych kopię naszych aktualnych tras patrolowych. To sugeruje, że heretycy mają programy wykonawcze w naszych sieciach. Nie byłoby nas tutaj, gdyby heretycy chcieli się przyjaźnić z getami. Dlaczego nie mieliby was szpiegować? Nie rozumiesz. Gety, w odróżnieniu od organicznych form życia, znają swoje myśli. Nie jesteśmy podejrzliwi. Wzajemnie się akceptujemy. Heretycy pragnęli odejść. Zrozumieliśmy powody ich decyzji. Pozwoliliśmy na to. Między nami panował pokój. To nie mogło trwać wiecznie. Nie zgadzaliście się co do ścieżki dalszego rozwoju waszej rasy. Historia ludzkości to rzeka krwi przelanej z powodu różnic poglądów w sprawach władzy i życia pozagrobowego. U getów tego nie było. W takich sprawach osiągnęliśmy konsensus. Jak mogliśmy się tak poróżnić? Dlaczego nie jesteśmy już w stanie wzajemnie się zrozumieć? Gdzie popełniliśmy błąd? Wolność wiąże się z odpowiedzialnością. Dokonali złego wyboru i powinni ponieść konsekwencje. Nie możesz odpowiadać za ich decyzje. To logiczny argument dla indywidualnego umysłu. Nie jesteśmy całkiem osobnymi jednostkami. Nasze fragmenty znajdują się wśród heretyków. To one mogą być temu winne. To nieistotne. Musimy powrócić do naszej misji. Podjąłeś decyzję, czy chcesz przeprogramować heretyków? Wciąż próbujemy osiągnąć konsensus. Niektóre procesy preferują zniszczenie, inne przeprogramowanie. Nie zatrzymujmy się. Tak. Jedno i drugie... Kurwa, tędy wszedłem, nie? Jedno i drugie wzrosło o dwa, nie? Opanowuję twój cel.
Hakuję wieżyczkę. Maksymalne obciążenie. Przerywam operację. To wszystko? Tak. Prześlemy do rdzenia kopię naszego programu wykonawczego. Usunie wszystkie instancje wirusa i poinformuje o zakończeniu operacji. Indeksowanie chwilę potrwa. Heretycy odpowiedzą na nasze działania siłą. Musimy utrzymać tę salę. Możemy przejąć kontrolę nad wewnętrznymi systemami stacji i wykorzystać je do obrony. Zaczynaj. My będziemy chronić tę pozycję. Transfer pliku rozpoczęty. Szepard Komandor, gdzie mamy aktywować systemy obronne? Uwaga! Programy wykonawcze opanowuje twój cel. Uwaga! Programy wykonawcze są przesyłane do ruchomych platform. Maksymalne obciążenie. Przerywam operację. Opanowuje wieżyczkę. Opanowuje twórcę. Czemu ja kurwa sam walczę, a wy pizdy stoicie z tyłu i kurwa chuja walicie? Nie wiem, wy go kurwa nie widzicie, czy jak? Uwaga! Programy wykonawcze heretyków hakuje wieżyczkę. Nie, no oni se kurwa stoją za... Hit. Okej. Zauważono nas. Straciłam tarczę. Jak zwykle, nie? Nie powiem, przy walce z getami on się przydaje, nie? Nie wiem, czy tylko ja tego geta łowcy widzę? Analiza danych zakończona. Shepard Commander, nadeszła pora wyboru. Przeprogramować heretyków, czy ich usunąć? Nie masz problemu z likwidacją swych pobratymców. Każda istota myśląca ma prawo podejmować własne decyzje. Heretycy wybrali ścieżkę wykluczającą współistnienie. A co ich powstrzyma przed ponownym użyciem wirusa?
Skasujemy wirus po użyciu. Oceniamy, że jest zbyt niebezpieczny, aby pozwolić mu istnieć. Dlaczego mnie o to pytasz? To wasza sprawa. Brak nam pewności. Programy wykonawcze wyższego rzędu nie mogą osiągnąć konsensusu. 573 głosuje za przeprogramowaniem. 571 za zniszczeniem. Shepard Commander, walczyłeś z heretykami. Dysponujesz informacjami, których nam brakuje. Gety składają ich los w twoje ręce. Nie ma gwarancji, że znowu nie dojdą do tych samych wniosków, prawda? Że należy czcić żniwiarzy i atakować organiczne formy życia. Prawdopodobieństwo błędu jest wyższe od zera. Rozwal ich. Mamy szansę z tym skończyć. Nie zmarnuję jej. Potwierdzam. Usuwamy mechanizmy blokady antymaterii. Gotowe. Sugerujemy wycofanie się na Normandię. Trzy minuty, żeby spierdolić, to. Dobra. Spadamy. Okej. Czyli w sumie jesteśmy teraz tak na tym etapie, że gety są po naszej stronie. Zamienić słowo z Legionem. Lepiej idź do rdzenia SI. Zajmę się tym, Joker. Shepard, cieszę się, że tu jesteś. Przyłapałam Legiona na skanowaniu mojego omniklucza. Zamierzał przesłać getom dane o flotylli. Stwórcy prowadzili na getach testy uzbrojenia. Uznaliśmy, że należy ostrzec nasz lud przed możliwą agresją. Osłabiliśmy gety, niszcząc tę bazę, Shepard, ale wciąż stanowią zagrożenie. Nie pozwolę, żeby Legion naraził flotę na niebezpieczeństwo. Stwórcy wygnali Talii. Nie należy już do ich wspólnoty. Dlaczego więc nadal broni interesów stwórców? Nie możesz do tego dopuścić, Shepard. Zaufałam ci i zgodziłam się być w drużynie z getem, ale tego już nie zniosę. Talii, twój ojciec prowadził okrutne eksperymenty. Gdyby robił je na ludziach, na pewno powiadomiłabym o tym przymierze. Wiem, ale gdyby gety to odkryły... Zaatakowałyby. Doszłoby do wybuchu wyniszczającej wojny pomiędzy getami a Quarianami i wtedy pojawiliby się żniwiarze. Tego właśnie chcesz, Legion? Uważaliśmy, że musimy przekazać te informacje. Prędzej czy później będziecie musieli zakończyć tę wojnę, bo inaczej wszyscy za nią zapłacimy. Dla dobra spójności grupy nie wyślemy danych dotyczących planów stwórców. Dziękuję, Legion. Ja rozumiem, co tobą kieruje. A może dam ci do wysłania jakieś nieutajnione dane? Bylibyśmy wdzięczni. Kurwa, jak się cieszę, że miałem tą opcję odblokowaną, panie. Cyk, prawo i zapierdala do góry. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, oczywiście dzwoneczek. No i w kolejnym odcinku już powstrzymanie zbieraczy jest tylko przed nami. Miłego popołudnia, wbiję oczywiście jeszcze do linku w opisie. Trzymaj się, cześć.